Sztuczna inteligencja cały czas się rozwija i ostatnio było głośno o czacie GPT, czyli bocie, który za was stworzy różne rzeczy: od opowiadań przez odpowiedzi na różne pytania, kończąc na napisaniu za was egzaminu na medycynie i od tego czasu powstało wiele do niego wtyczek, a jedno z nich jest taka, która po wpisaniu różnych słów generuje wam różne unikatowe obrazki. I dzisiaj my sprawdzimy to, jak sztuczna inteligencja widzi postacie ze znanych bajek oraz seriali i wierzcie mi, że sztuczna inteligencja bierze niektóre rzeczy zbyt bardzo na serio. Tak więc sprawdźmy sobie na początku. Jak sztuczna inteligencja widzi Spongeboba? No na te cztery obrazki ten jeden Spongebob wygląda dosyć realistycznie i jednocześnie przerażająco. Teraz sprawdźmy sobie, jak Spongebob będzie wyglądać jako kobieta. No co tu dużo mówić, nie wiem który z tych obrazków jest gorszy, ale nie do końca mi o taki wizerunek Spongeboba chodziło. A teraz sprawdźmy sobie jak Spongebob będzie wyglądać jako klocek Lego. No jak mam być szczery, to żadna z tych wersji Spongeboba nie przypomina mi Lego. Ale to były takie podstawowe polecenia dla tego bota, a teraz dajmy mu jakieś bardziej ciężkie zadanie do realizacji. Na przykład dajmy Spongeboba jedzącego ogórki. No jak mam być szczery, to nie o to mi chodziło, a w tym jednym przypadku to chyba ktoś zjada Spongeboba. Przenieśmy może się do pana Kraba może w tym przypadku sztuczna inteligencja sprawdzi się nieco lepiej, a jednak się pomyliłem i sprawdziła się dużo gorzej, to sprawdźmy jeszcze sobie może z Kalmara i następnie przeniesiemy się do jakiejś innej animacji. Nie no, jeżeli chodzi o Skalmara to ja nie mam tutaj żadnych pytań i chyba wszyscy widzimy to, że sztuczna inteligencja chyba nie do końca nadaje się do tworzenia odcinków ze Spongeboba. To w takim razie sprawdźmy co sztuczna inteligencja sądzi o postaciach z niesamowitego świata Gambola. No nie do końca o to mi chodziło, ale rozumiem jak myśli sztuczna inteligencja, bo Gumball z angielskiego na polski to guma do żucia w kulce, ale może jak bardziej sprecyzuję to o co mi chodzi to to dostanę. No, powiedzmy, że jest lepiej, ale tak nie do końca. To może po prostu wpiszemy tutaj niesamowity świat gambola i zobaczymy, co wyskoczy. No, tak jak myślałem, że sztuczna inteligencja nie odpuści sobie tej gumy balonowej. Tak więc widzę, że chyba nie ma co dalej siedzieć przy tematyce gambola, bo nic z tego nie wyjdzie. Co jeszcze jest ważne, żeby używać tej wtyczki, to wszystkie wyrazy trzeba wpisywać w języku angielskim. To teraz przejdźmy sobie do skubiego dłu, bo wydaje mi się, że sztuczna inteligencja powinna to ogarnąć. No, powiedzmy, że sztuczna inteligencja to ogarnęła. Bo niby mamy tutaj psa, a na dwóch obrazkach nawet on ma lupę. Jak to taki pies detektywistyczny. Ale za bardzo to on oryginalnej postaci tutaj nam nie przypomina. A zobaczmy, co dostaniemy, jak wpiszemy, że scooby właśnie jej jedzenie. No, już lepiej mamy dwa realistyczne psy jak i jakiś Scooby chrupki. A do tych dwóch pozostałych obrazków to ja nie mam pytań. No dobra, a zobaczmy, jak sztuczna inteligencja przedstawi nam ekipę Scoobiego. No, jak mam być szczery, to ten obrazek, póki co, jest najlepszym obrazkiem, jaki dzisiaj widziałem. I kim jest ta niebieska postać? Bo w ekipie Skubiego chyba nie było niebieskiego psa, ale jeżeli był, to mnie poprawcie. Generalnie, dawne ze Skubiego zawsze była tworzona tak, by wyglądała na laskę. To tutaj jednak mamy totalne jej przeciwieństwo. I gdyby nie ta sukienka, to nawet bym nie. Powiedział, że to jest ona, a do pozostałych obrazków to ja po prostu nie mam pytań. Przejdźmy sobie dalej teraz do Disneya, bo wydaje mi się, że Bot chyba powinien kojarzyć postacie z tego uniwersum. No generalnie nie jest źle, bo Bot wie jak wygląda myszka Mickey od Disneya. Ale teraz przejdźmy sobie do czegoś cięższego niż myszka Mickey. Na przykład zahaczmy sobie o krainę lodu. Jakby w taki sposób wyglądała Elsa w oryginale, to na pewno Disney by nie zarobił na tym półtora miliarda dolarów. A zobaczmy sobie jak wygląda Anna. Ja mam tutaj więcej pytań niż odpowiedzi. Bo czemu ona ma tylko jednego zęba? Oraz gdzie są jej ręce? Za to nasz słodki bałwan Olaf wygląda tak, jakby spędził rok w Rosji. Jeżeli chcecie kolejną taką część i macie pomysły, jakie byście chcieli zobaczyć postaci stworzone przez sztuczną inteligencję, to koniecznie je napiszcie w komentarzu. Możecie też zostawić tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego z odcinków. A teraz trwa maraton i odcinki pojawiają się codziennie, więc naprawdę warto. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i trzymajcie się. Na razie, cześć do następnego.